Siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie, są ranerzyści w 36 odcinku z trybu trudnego. No i mam tutaj takie proste zadanie, tak prawdę mówiąc, dostarczyć tutaj tego gościa. O tu, bardzo proste zadanie i przy okazji, jak sobie będę tam jechać, to jeszcze sobie skoczę dotankować. A od razu wam powiem, że witam bardzo serdecznie. Święto Narodowe 3 maja, pierwsza konstytucja w Europie, polska konstytucja. No i troszkę powiem wam, że dzisiaj tak się czuję słabo, bo wczoraj dostałem, wróciłem z pracy, włączył mi się kaszelek taki momentalnie i gorączka w nocy, nie? Więc tak z 37,2, apapik wziąłem, syropik mam taki na zapalenie wirusowe i powiem wam, że syropik bardzo mi pomógł, bo już miałem taki nieciekawy kaszel. Przed spaniem raz wziąłem, to znaczy raz wziąłem syropik, potem drugi raz i było ok, nie? Wczoraj nie robiłem żadnego live'u, no bo o 22.30 jechałem porządkę do pracy, więc nie miałem jak. Ale dzisiaj, jeżeli może, no będę musiał na stację jeszcze pułapap skoczyć, ale dzisiaj może coś mi się uda zrobić. W każdym razie, no odcinek pewnie mi się uda nagrać z trybu trudnego, fajnie. Też widziałem w komentarzu, że coś może z War Thundera. Słuchajcie, z War Thundera mam w tej chwili o T55, chcę przygotować odcinek. I bardzo możliwe, że dzisiaj go jeszcze nagram. No T55 fajny czołg, fajny, ma tam laserowy dalmierz, że automatycznie nam mierzy, nie? No i powiem wam, że prawdopodobnie o T55, bo on też ma dość ciekawą historię, ale to będę już mówił w odcinku z War Thundera. I słuchajcie, troszeczkę znowu zmieniłem sposób nagrywania, mianowicie wyczaiłem, że jak nagrywam u mnie odcinek i on ma powiedzmy ze 100 GB w takiej bardzo dobrej jakości i go skompresuję u siebie na 26 MB bitrate, to ładnie wygląda, nie muszę wrzucać nieskompresowanego i ten odcinek będzie skompresowany właśnie przeze mnie. I tak wyczaiłem, że właśnie jest ok, że nie trzeba, nie muszę go nie kompresować. To znaczy muszę go, jak go skompresuję, to będzie o tyle fajnie, że odcinek zajmie tam z 20 giga. I taki odcinek, no wiecie, no wrzucenie na YouTube'a odcinek, który ma 20 giga, a 107-105 gigabajtów. No to powoduje, że mi się odcinek wysyła na YouTube'a, nie wiem, z pół godziny, a nie wysyła mi się 3 godzin i nie jest skompresowany przez YouTube'a z 3 czy 4 godziny. Więc będę mógł tryb trudny dzisiaj wam na kanale pokazać, ten właśnie tryb trudny. No i jeszcze jak nagram z War Thundera odcinek o T55, to też będę mógł jeszcze dzisiaj wam go na kanał wrzucić, co jest bardzo fajne, bo ja ostatnio wrzucałem w bardzo, bardzo wysokiej jakości i te odcinki mi się wysyłały, no słuchajcie, no 105 giga wysłać do YouTube'a to jest naprawdę wyzwanie dla łącza internetowego, a jeszcze w międzyczasie jak się zerwie, to trzeba wznowić. I ja robiłem tak, że nagrywałem odcinek i wrzucałem go na noc, a teraz no kompresuję go w 30 minut, wrzucam w 30 minut i jest duża szansa, że na przykład jak nagrywam teraz odcinek 10.49, to on się pojawi na przykład, nie wiem, oczywiście jak go skończę nagrywać, no to skończę go nagrywać tam powiedzmy o 12, no o 11 powiedzmy 30, jak go skompresuję, wrzucę, więc jest opcja, że na przykład na 13, 14 już odcinek będzie na kanale. Co jest fajne, bo te wysyłanie do YouTube'a wtedy tak długo nie trwa i ja sobie właśnie patrzę, że kamerka wtedy jest, wiecie, jest dobrej jakości, obraz dobrej jakości, więc
tak no sprawniej mi to wtedy idzie, bo nie muszę zostawiać wysyłania odcinka przez noc, tylko mogę jednego dnia nagrać odcinek, jednego dnia go wrzucić na kanał, co jest fajne, bo bardzo skraca czas, w jakim ja ten odcinek udostępnię, więc jest opcja, że będę wysyłać odcinek na YouTube'a, a w tym czasie już sobie zacznę nagrywać War Thundera. No i powiem wam szczerze, że chętnie bym jeszcze Mafię nagrał, bo Mafię mam tam no już mocno zaawansowane postępy, jeżeli chodzi o Mafię. Co prawda Mafia, no wiadomo, że u mnie na kanale ma małą oglądalność, bo Mafia to już jest stara gra, nie? Mafia już ma, tylko że ja gram teraz tą poprawioną jakość Final Edition. Ale no, gagi, które są w Mafii, no są świetne, strasznie mi się podoba. Jeszcze mi tutaj Hardzik pisał, Hardzik chyba na live'ie teraz w niedzielę, że jak będzie w promocji Mafia 1 z poprawioną jakością, to żebym też sobie ją kupił, bo ma jeszcze lepszą grafikę niż dwójka. I w Mafii 1 mi się świetnie grało, pamiętam, że rewelacyjnie i tam te wyścigi samochodami i tak dalej, no było naprawdę bomba. Co prawda nie było chyba takich gagów jak w dwójce. Bardziej poważna była jedynka, o ile dobrze pamiętam. Ale słuchajcie, jedynki nie grałem. O jeny, jedynkę grałem jak wyszła. No to było ile? 10 lat temu? 15? Kupę lat temu. Muzyczkę też zmieniłem. Muzyczka jest ta, która była na ostatnim live'ie. Całkiem fajne numery. Aż tam też parę osób pisało, co to za numery grają. No takie właśnie numery grają. Mam nadzieję, że wam się podobają. Dobra, mam tutaj gościa. Tu sobie wjadę tak trochę tyłem. O! Żeby przednie opony jeszcze były, o! Przednie opony jeszcze miały tutaj w miarę jakiś kontakt. O! No, lajtowa misja. Bardzo lajtowa misja. Ja tu w zasadzie mam już sporo na tym wyspowym jeziorze zrobione. Jeszcze tam widziałem, że jest chyba gdzieś do zrobienia most. Więc jeszcze most będę musiał ogarnąć. Tu jest też modyfikacja do zgarnięcia, tylko że no, modyfikacja jest pod amerykańskie ciężarówki, a ja za bardzo nimi... W ogóle tutaj patrzcie, jak wgięta jest ta rampa, nie? W drzewo przywaliłem. Słuchajcie, oglądałem też odcinek o... Jest taki Anglik, który tam zaczął nagrywać na YouTube'a odcinki. On ma taki specyficzny akcent, nie? I tak... Hello, SnowRunners! Let's get ready to see what the Phase 7 is all about. I tam... No i tam, słuchajcie, no... Tą fazę siódmą pojechał, nie? Pojechał, zresztą ja też jestem tego zdania, że po tych informacjach, które mamy odnośnie fazy siódmej, no to mi się wydaje, że będziemy zawiedzeni ilością kontraktów. Że jest tylko jedna mapa, niedużo kontraktów. No z drugiej strony będzie tyle fajnie, że będziemy mogli się pościgać w koopie, jakieś wyścigi zrobić. No i tutaj ostatnio na live'ie też jedna osoba pisała, że teraz będzie odcinek z Forza Horizon Znajdź Zamek, a w SnowRunner się pościgamy, nie? No i ten Ganglik, którego oglądałem, który robił filmik, bo on na teście serwera grał, bo też takie porównanie robił, że Forza Horizon 5 bardzo dobrze jest przyjęta przez graczy i że SnowRunner chce troszkę uszknąć takich właśnie wyścigów. Ojoj, co tu się dzieje? No. Uszknąć właśnie troszkę takich wyścigów i tak dalej i
i że właśnie dlatego jest ten tryb ścigania się dodany do tej fazy siódmej. Jak dla mnie, to mi się wydaje, że numerem jeden to będzie zdecydowanie next-genowość. No bo tutaj przy jeżdżeniu na trybie trudnym będzie lepsza grafika, więc to jak najbardziej mi się będzie bardzo podobało. No i niestety, no te kontrakty tam, no słabe są, no, to znaczy w tej chwili są słabe na teście serwera, że tam, o proszę, wpadło 110 koła, że na przykład trzeba odbudować wyścig, no i wyścig odbudowa polega na tym, że przywozimy drewno i niby ten wyścig jest tam odbudowany, a nic się nie dzieje, nie ma żadnej animacji, no więc słabo. O, tu jest modyfikacja, to ją sobie zgarnę. Więc pod tym względem zdecydowanie słabo. Dalej, no nie ma takiej misji, gdzie trzeba ciężarówki przywieźć do ścigania się, więc też słabo. No i kontrakty, które są, to znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ogólnie bardzo fajny teren tam jest, nie taki super hardkorowy, trudny jak Amur. Więc fajny do pojeżdżenia, ale ta faza siódma może być bardzo krótka. Ja nawet nie wiem, czy ja w koopie będę grał tą fazę siódmą, bo tam tych ilość zadań będzie po prostu, no mało, nie? I to jest troszkę niefajne. Co ma być fajne, to, że mają poprawić uszkodzenie zawieszenia, ale ja tutaj się jaram, że o, fajnie, że mały kamyczek nam nie rozwali podwozia, ale co się okazuje, słuchajcie, oni zrobili tak sprytnie, że uszkodzenie zawieszenia nie ma się tylko nie odbywać na torze. Tor ma wyglądać taki jakby, tak wiecie, taki jakby piaseczek, nie? Coś jak tutaj, taki piasek niby. Ale to ma być całkowicie inne podłoże, inaczej tam programiści je zrobili, że na tym podłożu ma być, nie ma być tyle uszkodzeń. Ale nareszcie ma być, nie? O, do Forda. Ale nareszcie ma być, więc to jest tak troszkę słabe moim zdaniem. Bo myślałem, że będzie tak, że na trybie trudnym sobie będę jechał, jakiś mały kamyczek będzie, to mi nie będzie rozwalać zawieszenia. A tutaj się okazuje, że prawdopodobnie tylko na tym torze będzie taki inny tarmac, czyli inne podłoże, które nie będzie tak uszkadzać nam ciężarówek. I to mi się troszeczkę tak słabo podoba. Myślałem, że będzie troszeczkę jednak tak, no jedziemy, duży kamień, walniemy przy pełnej prędkości oponą, okej. Jest uszkodzenie zawieszenia, ja to kupuję. Ale jak jedziemy na przykład na skrzyni tej wielozakresowej i pukniemy w taki mały kamyczek, to mamy uszkodzenie zawieszenia i to mi się tak średnio podoba. To mi się nigdy nie podobało, no ale no niestety tak jest i tak pewnie będzie. Deski dwa razy, dobra. O jak fajnie, deski są daleko. Naprawdę ten most mi się tam przyda pewnie do niczego. Może jeszcze zaraz przejadę się po tym moście, ale no zadanie będzie zaliczone. Jakaś tam kasa wpadnie, a w ogóle właśnie. Ile ja mam kasy? Aha, tu się robiło. Nie, tu. 31 tysięcy, trochę mało. Jakbym chciał się na Amur przenieść, żeby tam Zixa zdobyć, to tak trochę słabo, bo tak z dwie ciężarówki bym musiał tam przenieść. Na przykład Caterpillara z cysterną i na przykład Azowa. Azowa na łańcuchach bym sobie zabrał i no.
wtedy w razie czego, jakbym się zakopał, to tak sobie przyjeżdżam Caterpillarem. Caterpillar ma tam chyba prawie pełny zbiornik, prawie pełną cysternę, bo ja go chyba zostawiłem na jeziorze Koft. Zresztą mogę sprawdzić. No jest, patrzcie. Jest Caterpillar. No, musiałbym go do garażu odstawić. No, więc przenieść Caterpillara i jej Azowa to tak z 3,5, 5, 10 koła? Coś koło tego. W zasadzie by mi było stać. No ale nie chce mi się. Ja Michigan rejon lubię. Troszkę jeszcze tu porobię kontraktu, żeby troszkę więcej kasy zarobić i dopiero jak skończę Michigan, to chyba się wybiorę na Zixa. Znaczy po Zixa. Bardzo przyjemna misja. Kasę zapłaciłem za ładowanie desek. No, w trybie trudnym tak jest. W trybie trudnym bulimy za to, że ładujemy coś na ciężarówkę. No, dobra. Ta rampa taka, no, pokrzywiona, no. Raz w drzewo przylutowałem, a tu gdzieś widać jeszcze uszkodzenia. Fajne, wiecie co, podobają mi się te uszkodzenia, jak gdzieś walniemy czy coś, że tak, nawet jak przeniesiemy ciężarówkę do garażu, to ona się nie naprawia, dopóki tam nie kliknie się napraw ciężarówkę, nie? Drzewko. Dobra, skręci. I tak ten, o dobra. No i dwa kontrakciki będą machnięte i to w 20 minut. Elegancko. Mi się podoba tak. Taki, słuchajcie, taki trzeciomajowy czlaucik. Taki czlaucik na 3 maja. No bo jak z War Thundera zacznę nagrywać, to tam będzie action. Na pewno wyjadę, od razu dostanę bułę i się skończy nagrywanie. A też dawno War Thundera nie grałem. Pewnie trzeba zagrać w dwie bitwy takie przypominające. Chciałbym się cofać, żeby nawracać na tą drogę. No. No i Kasiora wpadła. Wchodzona antena. Pomoc dla przyjaciół. Pomoc dla przyjaciół. Dosi. No to może. Coś jeszcze. Uszkodzona antena jest. A tu jest jeszcze jeden most. Tu jest jeszcze jeden most do naprawy. Tu na tej przyczepie co jest? Metalowe belki. Dobra, to ja sobie skoczę jeszcze jeden most naprawić.
Zawsze to patka wpadnie. Tam mam na wyspa Drummond średnie kłody dostarczyć. Oj, 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 błotko, 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 dobra. Siema. No jest sobie kamyczek taki, nie? Tobie wisi kamyczek, no ciekawe. Ciekawe, jakiś Matrix się zrobił taki, że do góry obiekty lecą, nie? Właśnie, zapomniałem po ostatnim live'ie, bo Hart pisał, że u Chroma się zbugowała całkowicie na live'ie gra i na singlu jak gra też się zbugowała, miałem jego ostatniego live'a zobaczyć, zapomniałem całkowicie. Zaraz jak nagram odcinek, to sobie zobaczę, bo ponoć takie tam cyrki się działy u Chroma. I teraz nie wiadomo jak to, no save'y trzeba zostawić, tylko trzeba, no nie wiem, od nowa zainstalować grę chyba, żeby te bugi wyeliminować. Ponoć tam w ogóle cyrki takie się działy, że... No właśnie, będzie trzeba zobaczyć co tam się pobugowało. Aż jestem ciekaw, a miałem, tylko było już późno, bo tam 22:30 skończyłem, a miałem na 6:30 do pracy. Więc skończyłem live'a i zaraz poszedłem spać i zapomniałem zobaczyć. No, a ponoć grubo było. No, pełen bug, fajnie sobie to poustawiałem, cysterny, nie? Można śmigać sobie. Tak na chillaucie. Co mamy dzisiaj w ogóle? Wtorek. Taki wtorkowy chillaucik ze SnowRunnerem. O! Dobra, i tu są te... Nie, tam trzeba mocno tu odpalić, dobra. No, przyczepię metalowy bel, ale nie mam tego azowa. Zsiodłem, więc ja tą przyczepę niestety... Niestety nic z nią nie zrobię. Będę musiał tu drugim azowem przyjechać znowu. Dobra, tu jeszcze jedna kładka i za chwilę tu jest po lewej chyba będzie. Bo nie wiem, czy z tartaku nie mogę sobie zabrać desek, bo o wiele bliżej. Na prawo jest tartak. No deski. Tak, jest, tak. Bardzo fajnie.
No. Słuchajcie, odcinek trwał 25 minut, mam już dwa zadania zrobione, zaraz trzecie. Kurczę, strasznie dobrze mi idzie. Właśnie, czekajcie, tak jak tutaj sobie jadę, to szybko trzeba tutaj machnąć. Kierowca jest. Jakoś ostatnio lubię zdjęcia robić na przysłonie całkowicie, żeby była większa szczegółowość. O. Rozmazane fotki fajnie, takie, ale jakoś lubię, jak tak w tle większe szczegóły są. No i tak teraz, jak a propos szczegółach mówię, to ciekawi mnie, czy ta next-genowość pod moją konsolę, pod XS, będzie polegało tylko na tym, że dodadzą 60 klatek i zostawią tak, jak jest. W zasadzie na 1080p gram, a Xbox One X, no to tam jak ktoś ma telewizor 4K, no to w zasadzie takiego SnowRunnera to powinno być w 60 klatkach, w 4K jeszcze w full detalach, nie? No jest, patrzcie, trzecie zadanie. O, 16 poziom mam. O proszę, 16 poziom już osiągnąłem. Dobra, co tu jeszcze ciekawego jest? Tu jeszcze został ten pomoc dla przyjaciół. No tak już ta mapka tutaj poczyszczona w zasadzie. Aha, jakbyście się zastanawiali, dlaczego raz jestem jaśniejszy w kamerce, raz ciemniejszy, nie? To mam, tu mam lampkę, a tu mam okno otwarte. No i przez okno dobijają się tam promienie słoneczne i tak raz mocniej słoneczko świeci, raz słabiej, więc ja jestem tak raz mocniej rozjaśniony, raz słabiej, więc to nie jest kwestia, że coś kamera mi szwankuje, tylko po prostu słoneczko raz mocniej, raz słabiej świeci, nie? Jakbym zamknął okienko, to by była wtedy różnica, nie? To by było normalnie tak jak na live. Ale dzisiaj, słuchajcie, 3 maja, cieplutko, fajnie, słoneczko świeci. W każdym razie w Zielonej Górze, cieplutko, fajnie, słoneczko świeci, fajna pogoda. Mam nadzieję, że u was też fajna pogoda. W zasadzie taka majówka nie za zimna, nie za ciepła, taka w sam raz.
317 literków mam. Tu po drodze jest też chyba moja cysterna. Jest cysterna, ale dobrze pamiętam. Nie pamiętam, co tam było. Czy tam przyczepę trzeba było przywieźć, czy co? No dobra, tam stoi mamy przyczep. Aha. Ojej, tutaj pół mapy muszę przejechać. Ale jak na 30 minut trybu trudnego, 3 zadania zrobione. Dobry wynik. Żadnej gleby. Dobra, jeszcze wam powiem, bo ja jutro mam na szczęście dzień wolny, bo miałem mieć 5 wolne, ale 4 nie miałem z kim dzieciaków zostawić, więc u koordynatora zamieniłem sobie i 4 mam też wolne, nie? Więc mam nadzieję, że apapik, jakiś syropik mi przejdzie, ale nie obiecuję, czy dzisiaj zrobię live'ika wieczorem. Bo no mam nadzieję, że się będę lepiej czuć. Bo jednak live jest dość, wiecie, 2-2,5 godziny jest dość wymagający. Tu jak ja sobie siedzę, nie muszę się skupiać na czacie i tak dalej. W każdym razie, jakbym się źle poczuł, to mogę spauzować sobie nagrywanie i to jest całkowicie inaczej, jeżeli chodzi o odcinek. A jeżeli chodzi o live'a, to cały czas no, trzeba być w dobrej kondycji, żeby live'ika robić. I nie wiem, czy mi gardełko pozwoli, bo jak jeszcze nagram jeden odcinek dzisiaj, w zasadzie, to chciałbym nagrać odcinek z Forza Horizon o Ferrarce, fajnej takiej, z War Thundera i do tego jeszcze, ale tego dzisiaj nie zrobię, nie ma opcji, bo mi gardło wysiądzie. Już powoli czuję, że tak i trochę siada, ale zaraz wezmę syropik. Coś zjem, moja żonka, słuchajcie, gruchóweczka dzisiaj z boczkiem. Coś fantastycznego. Tak jak sobie porządnie zjem taką gruchóweczkę, jeszcze jakiś apapik wezmę, syropik, to jest opcja, że na wieczór będę się już lepiej czuć. I coś by się dzisiaj zrobiło, ale nie SnowRunner, bo SnowRunner był w niedzielę. Może Truck Driver? Albo może właśnie War Thunder? No słabe te światła ma ten Azov, bo ja tutaj na dachu bo nie zamontowałem tych O, ale piękne, piękne słone, ale cudownie. Piękne widoki. Dobrze, jadę, dobrze. No i dobra, i tu taki przejazd jest niefajny, ale tutaj Azov powinien mieć żadnych problemów.
Dobra, i co tam jest w tej misji z tą flagą? Pewnie cysterny dostarczyć. Aha. Trzeba sobie pojeździć po punktach. Aha. Mhm. No dobra. Chociaż wiecie co? Ja nie będę teraz tego zadania robić. Mam je odpalone, więc w każdej chwili mogę sobie je włączyć. Bo ja sobie je zrobię na następnym odcinku, jak będzie jasno. Bo tu jeżdżenie przez te krzaczory, przez te drzewka, tu są takie wąskie dróżki. To jest po ciemku mordęga. Po ciemku bardzo źle się jeździ. Bardzo źle się jeździ te zadania, więc ja sobie to odpuszczę. I w nocy tego zadania sobie nie będę robić. A sobie może odpalę średnie kłody. I średnie kłody zawiozę sobie na Drummond. Tu główną drogą się jedzie, patrzcie, jest tak, ta droga jest tak, nie jest super widoczna, no tak wiadomo, nie, przy tych słabych światłach tak, a tam w lasku to, ja pamiętam, jak kiedyś jeździłem tam, to pamiętam, że w dzień miałem problem z scoutem, bo te dróżki są tak mało widoczne tam. Ale misję mam odpaloną, w każdej chwili mogę ją odpalić, włączyć, żeby sobie tutaj te punkty połapać, więc luzik. Tu teraz wracam, się zatankuję, bo cysterna stoi i do tego podepnę sobie przyczepę ze średnimi kłodami. Chociaż średnie kłody będę musiał 3 razy jechać. Lepiej by było jakąś inną ciężarówką. No ale z kolei to jest tryb trudny. Ja teraz mam jechać z Midville, z samochodem, ciężarówką. To sama jazda zajmie kupę czasu, więc już lepiej sobie przejechać się tutaj 3 razy niż jechać ze Midville ciężarówką, żeby pojechać 2 razy z kłodami, nie? No to samo wyjdzie. No i dobra, i gdzie ta moja przyczepa? Jeszcze? O, jest! Dobra, więc tutaj sobie robię pyk. Zatankuj, nie? I... No. Średnie kłody. No. Elegancko. Dobra, jako że mi się nie chce tu tak podpinać tej przyczepy, to ja może sobie zrobię tak. Ja sobie wezmę linkę. Bym musiał tutaj zawracać, kręcić, nie? A jak ona się ta przyczepa wywróci, to się jej nic nie stanie. No sobie ją tutaj wezmę. O, właśnie o to chodzi. O, tak, właśnie o to chodziło, pięknie. Aha.
Jest. No i elegancko. No. 3 razy średnie kłody. Na Drummond. Aha. Tu trzeba dostarczyć. I tu trzeba dostarczyć. To go. No, oczywiście to zadanie zacznę sobie. O, jedną flagę sobie zdobędę tutaj. To zadanie sobie rozpocznę teraz, ale no nie ma opcji, żebym je skończył, bo to będzie dużo jeżdżenia. Więc to jest takie zadanie na cały odcinek nawet. Ale słuchajcie, w tym 36 odcinku fajnie mi poszło. 3 zadania zrobione. Jedno w zasadzie z flagami rozpoczęte, bo teraz flagę sobie zdobyłem jedną. Jadę po średnie kłody, więc jest całkiem nieźle, nie? W zasadzie mogłem tędy jechać, ale dobra, pojadę sobie tu. Będzie jeżdżenia, będzie. Chociaż tam od bramy od razu jak skręci je w prawo. No będzie przy tym zadaniu jeżdżenia, no. Oj, żeby nie spaść z tej kładki, bo wtedy gleba. To takie niby proste miejsce, a tak prawdopodobnie wystarczy najechać troszkę kołami, żeby ciężarówka... Ja już kiedyś tak na tej kładce, tylko w innym miejscu leżałem, nie? Zresztą, gdzie ja nie leżałem, to jest naprawdę, nie? Litry, a ja tam nie mam gdzie cysterny przy wyjeździe. Ale na Drummond stoi cysterna, a ja będę około tej cysterny przejeżdżać. Dobra, git. No nie będę musiał się tutaj nigdzie tankować, tam będę się tankować, bo tam jest ta duża cysterna, chyba z 2000 litrów zostało. Dobra, ja muszę tu. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, bo dochodzi 45 minuta, a to jest, na taki czas ustawiłem, na tyle się umówiliśmy, że na tyle robię odcinki z trybu trudnego. Taki dzisiaj chillaucik 3 maja. Mam nadzieję, że sobie się relaksujecie dzisiaj, święto 3 maja. I ten odcinek taki chillautowy wam też pomoże w relaksacji. I to zadanie, słuchajcie, będę kończyć w 37 odcinku z trybu trudnego. No, więc słuchajcie, z tej strony RizRock, do zobaczyska, cześć!